I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kochani, nadszedł szczególny czas, kiedy to gromadzimy się w naszym parafialnym Betlejem, aby prosić Boga o błogosławieństwo dla nas, dla naszych rodzin i zawierzyć Mu całą naszą wspólnotę, nas samych. W łączności duchowej z naszymi najbliższymi prośmy, Dzieciątko Jezus, o szczególne łaski, tak bardzo potrzebne dla każdej i dla każdego z nas. Niech ta nasza modlitwa dotrze do tronu Bożego. Niech będzie to chwila naszej adoracji Bożej Dzieciny, a tym samym oddaniem chwały Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. Bóg się z Panem narodził.
Bogu, weselmy się, radujmy się, Bogu cześć dajmy. Pójdźmy wszyscy do Sajenki, do Jezusa i Panienki. Powitajmy Maleńkiego i Maryję Magdalenkę. Powitajmy Maleńkiego i Maryję. Wsłuchajmy się, kochani, w fragment Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski. Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirę.
A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do swojej ojczyzny. Prosimy, kochani, teraz wspólnie Pana Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, dla naszych najbliższych i dla naszej parafii. Módlmy się za Kościół Święty, Ojca Świętego Franciszka, naszych biskupów, biskupa ordynariusza Andrzeja, biskupów pomocniczych Pawła i Rudolfa oraz kapłanów z naszej parafii, aby niestrudzenie głosili orędzie o zbawieniu. Z wiarą i miłością do Ciebie wołamy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nasze rodziny, aby w Panu Bogu pokładały nadzieję i doświadczały Jego obecności i pomocy przez wszystkie dni Nowego Roku. Z wiarą i miłością do Ciebie wołamy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o zdrowie dla nas, dla naszej bliższej i dalszej rodziny, aby Bóg zachował nas od wszelkich nieszczęść i chorób. Z wiarą i miłością do Ciebie wołamy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o ustanie pandemii oraz o siłę i moc dla wszystkich, którzy włączają się w ratowanie ludzkiego życia. Z wiarą i miłością do Ciebie wołamy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych kochanych zmarłych, zmarłych z naszych rodzin, zmarłych parafian, zmarłych kapłanów, siostry zakonne, aby dobry Bóg okazał im swoje miłosierdzie i przyjął ich do wiecznej szczęśliwości w niebie. Z wiarą i miłością do Ciebie wołamy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o nowe, liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, szczególnie z naszej parafii, aby nigdy nie zabrakło głosicieli dobrej nowiny. Z wiarą i miłością do Ciebie wołamy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych sąsiadów, znajomych i bliskich, aby Pan Bóg im błogosławił i wspierał w czynieniu dobra na co dzień. Z wiarą i miłością do Ciebie wołamy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tymi, którzy prosili nas o modlitwę, którą tę modlitwę obiecaliśmy albo jesteśmy ją winni. Z wiarą i miłością do Ciebie wołamy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. W chwili ciszy przedstawmy Świętej Rodzinie nasze osobiste troski i sprawy, prosząc, byśmy po Bożemu zostali wysłuchani. Z wiarą i miłością do Ciebie wołamy. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Zjednoczeni w miłości skierujmy teraz do Boga Ojca modlitwę, której nauczył nas Pan Jezus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Oddajmy się w macierzyńską opiekę Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Prośmy o opiekę nad naszymi rodzinami świętego Józefa, głowę Najświętszej Rodziny, a także patrona całego Kościoła. Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twojej Najświętszej Oblubienicy, z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z niepokalaną dziewicą, Boga Rodzicą i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy. Wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach. Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przyjdź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak niegdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkiej przeciwności. Otaczaj każdą i każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Święty Józefie, módl się za nami. Polećmy teraz w ufnej modlitwie wszystkich chorych z naszych rodzin, chorych parafian, którzy potrzebują naszego wsparcia modlitewnego. Miłosierny Boże, stajemy przed Tobą razem z naszymi chorymi braćmi i siostrami, aby Ci powiedzieć: Panie, oto ci, których miłujesz, są chorzy. Wejrzyj łaskawie na naszych braci i siostry. Pomóż im dźwigać krzyż choroby. Pokrzep nadzieją, że tym, którzy Ciebie miłują, wszystko służy ku ich dobru. Panie Jezu, najlepszy nasz lekarzu, Ty w najtrudniejszej chwili nie zawodzisz, a tych, którzy Tobie ufają, nigdy nie opuszczasz. W Twoich rękach wszelka moc na niebie i na ziemi. Niech więc ona objawi się nad naszymi braćmi i siostrami. Daj nam wszystkim moc wytrwania w wierze aż do końca naszego życia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. W intencji naszych drogich zmarłych, zmarłych rodziców, zmarłe dzieci, zmarłych krewnych, przyjaciół, kapłanów, siostry zakonne, zmarłych kapłanów, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Teraz nastąpi, kochani, błogosławieństwo kredy, którą oznaczycie drzwi Waszych mieszkań i domów oraz wody święconej, którą pokropicie Wasze mieszkania i domy. Módlmy się. Boże, jedyna i wieczna światłości, Ty przyprowadziłeś mędrców do swojego Syna,
i objawiłeś im Jego jako króla nad królami, a oni uwierzyli w Niego i oddali Mu pokłon oraz złożyli dary. Prosimy, pobłogosław tę kredę dla oznaczania drzwi naszych mieszkań, w których przyjęliśmy światło Twojego objawienia. Spraw, abyśmy stawali się coraz bardziej widocznym światłem dla ludzi, którzy Ciebie szukają. Błogosławiony jesteś, Panie Boże Wszechmogący. Ty zechciałeś nas pobłogosławić i wewnętrznie odnowić w Chrystusie, który jest żywą wodą naszego zbawienia. Pokornie prosimy, uświęć tę wodę, abyśmy nią pokropieni zostali otoczeni Twoją opieką, a przemienieni mocą Ducha Świętego zawsze postępowali drogą nowego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem posłano wina, że Panna czysta, że Panna czysta porodziła Syna. Chrystus się rodzi nas oswobodzi, śpiewają, Betlejem tak klękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anioli grają, króle witają, pasterze śpiewają, Betlejem tak klękają, cuda, cuda. Nastąpi, kochani, błogosławieństwo figurą Dzieciątka Jezus, która przybyła do nas z Ziemi Świętej, z Betlejem, z miejsca narodzenia Pana Jezusa. Niech to błogosławieństwo stąpi na was, na waszych najbliższych, na wasze rodziny i mieszkania. Niech przebywa w tym nowym roku, wypraszając potrzebne łaski, zdrowie, siły. Boże błogosławieństwo na każdy dzień, abyśmy trwali dalej w wierze i abyśmy nieśli radość, miłość i pokój z tymi, z którymi się spotykamy. Pan z wami i z duchem twoim. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Pobłogosław, Panie Boże Wszechmogący, nasze mieszkania i domy, aby trwały w nich zdrowie i czystość, dobroć i łagodność oraz wierność w wypełnianiu Twoich przykazań, aby zawsze składano Ci dziękczynienie. Prosimy Cię, Panie, nawiedź nasze mieszkania i domy i oddal od nas wszelkie wrogie zasadzki.
Niech w nich przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Was tutaj zgromadzonych, Wasze rodziny, mieszkania i domy niech błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu. Bogu niech będą dzięki. Żubi leży, ktoś pobiega.